Witam Was serdecznie w Autoprofesja. Dzisiaj mam dla Was dużego vana, pełnowymiarowego chyba można powiedzieć. Samochód siedmioosobowy i dość duży. Zobaczcie. Peugeot 5008. Samochód krajowy, dwulitrowy diesel HDI, który ma raczej bardzo dobre opinie. Samochód ładny, nieporozbijany. Jedyne uszkodzenie, które ma, no to zobaczcie, tutaj jest zagniecenie tego błotnika, tu delikatne zarysowanie tych drzwi, ale myślę, że to jeszcze tutaj można trochę spolerować. No to z tym już nic nie zrobię. Znaczy, ewentualnie jakby ktoś chciał, to oczywiście mam kim, gdzie naprawić, ale na razie nie chciałem tego robić, żeby tutaj nie lepić, nie szpachlować. Ma czujniki parkowania z przodu i z tyłu, ma przyciemnione szyby, ma relingi na dachu, więc wóz idealny tutaj na zbliżające się wakacje. Z przodu duże reflektory, dużo ozdobników srebrnych, halogeny na dole. No wielki wóz w ogóle, bo to ma gdzieś tam, nie wiem, ze 4,70-80 pewnie ma długości. Jeśli chodzi o hamulce, to tak, z przodu tarcza hamulcowa z lekko wyczuwalnym rantem, klocek jeszcze gruby. Te koła, które tu widzicie, no to one nie są oryginalne, są to koła zimowe z oponami zimowymi. 17, 215, 50. Jeśli chodzi o rocznik, to jest 37, 19, a jeśli chodzi o mięso, no to jeszcze generalnie przyzwoicie. Oczywiście są pięcioletnie, więc to już do, albo pięciozimowe, to już do oceny dla każdego, czy mu to pasuje, czy nie. Jak wymienić, no to proszę wymieniać, jak jeździć, to proszę jeździć. Tylne tarcze hamulcowe dużo ładniejsze i klocek tutaj mega gruby, tu jest jakiś świeży zestaw. Na pewno zrobiłem w tym samochodzie rozrząd. Wymieniłem także filtr paliwa i jest nowy akumulator, także przeze mnie wymieniony, więc no takie rzeczy, które uważałem, że są do wymiany, to zrobiłem. Olej ma 2000 km, czy 3000 km, więc już to zostawiłem, no bo świeży na nowy chyba bez sensu wymieniać. Zobaczcie, cztery szyby elektrycznie sterowane, lusterka elektrycznie regulowane, podgrzewane, składane, skórzana kierownica. Tempomat tutaj tradycyjny, taka ta dźwigienka od 20 lat występuje we francuskich autach Citroën Peugeot. Taka sama. Fotel ładny, nic tutaj nie jest porwane, nie jest jakoś specjalnie zużyte. Dobrze to wygląda. Ma podłokietniki, ma regulowane zagłówki także tutaj właśnie do głowy, zobaczcie. Więc to fajna rzecz. No i ta dziura w dachu, znaczy dziura w dachu, no szklana dziura, szyba, szklana szyba jest. Ten dach nie jest otwierany. Jest roletka, którą można ewentualnie zasłonić ten dach. Ma 194, prawie 5000 km. Skrzynia oczywiście sześciobiegowa. Tutaj jest ta roletka, znaczy guzik od roletki. Zobaczcie. Ściemnia się, muszę szybko się tu ogarniać. W dowolnym momencie można oczywiście zatrzymać, więc to fajna rzecz. No i też fajna rzecz, zobaczcie. Te roletki tutaj w tylnych oknach, nawet tych w bagażniku są roletki. Są przyciemnione szyby i jeszcze są roletki. A tutaj takie owiewki, gdzie ktoś jak na przykład, albo jak pali deszcz, no już nie mówię o paleniu papierosów, nie pali deszcz, pada deszcz, to można sobie uchylić szybę i no i nam nie będzie padać. Tak więc to też taka rzecz, akcesorium takie dość stare i takie bym powiedział sprzed 20 paru lat albo z lat 90, ale to się sprawdza i fajna rzecz, fajna opcja. Klima jest tutaj dwustrefowa, ale także ustawiana jest z tyłu też jeszcze, więc chyba czterostrefowa nawet bym ją nazwał. Więc tutaj mamy tą regulację, jest oczywiście komputer i jest też wyświetlacz head-up. Tutaj słabo widać, ale tutaj pokazuje prędkość na tym wyświetlaczu. Na tym wyświetlaczu może przybliżę, to zobaczycie. O, tu jest prędkościomierz, więc to też taka fajna rzecz niespotykana. Tu mamy lustereczko takie, żeby podglądać dzieciaczki z tyłu. Tutaj mamy lusterko to tradycyjne i ono jest fotochromatyczne. Więc to ma coś z tego wyposażenia. No, po prostu nie jest jakiś tam podstawowy. Tu oczywiście pod kierownicą jest pilot jeszcze od sterowania radiem. Zajrzymy pod maskę. Tak jak wspominałem, rozrząd wymieniłem, jest z pompą wody, cały komplet po Bożemu jak należy wymieniony. O, tysiączka już zrobiliśmy tym samochodem, więc jest 1000 km po rozrządzie. No i filtr paliwa
wymieniony, no bo diesel i warto to zrobić, bo to często ludzie nie pamiętają o tym, więc uznałem, że wymieniamy. Gaszę, żeby nam tu nie hałasował. Z tyłu, tak jak wspominałem, tutaj te roletki. Też jeszcze zobaczcie, jak to w vanie mamy stoliki, tutaj i tutaj. Wszystkie te fotele są każde osobno regulowane, czyli można i przesuwać, i regulować oparcia, tak jak widzicie. Tutaj jest bardziej położone, tutaj bardziej pionowo. I można je przesuwać każde osobno. Tu jeszcze na podłodze leży roleta, ta do bagażnika. No i wielki bagażnik. Zagłówek tu jest wyjęty. Wielki bagażnik. A w bagażniku latareczka, którą można wyciągnąć. I zobaczcie, jaki patent. Takie cuda. To chyba tylko we francuskich autach. Tak, to lampka. Tutaj jeszcze haki do mocowania. Tu jest miejsce na tą roletę. No i fotele jest 7-osobowy, więc w prosty sposób się to wyciąga. I tak to wygląda. I tak samo ten fotel tutaj po lewej stronie. A składamy, poczekajcie, o, w ten sposób. Pociągamy i już. I podłoga jest płaska. I zamykamy te nierówności, przykrywamy tą płachtą. Pokażę Wam jeszcze szybko grubość lakieru. Płotników przednich nie zmierzę, bo są plastikowe. Tu mamy trabanta. No i tak. Drzwi kierowcy. Drzwi prawe przednie, nie kierowcy. 72, 83, 84, 76, 78, 72, więc tutaj mamy fabrykę na prawej stronie. Klapa bagażnika 73, więc również wartość fabryczna 72. Lewy tylny błotnik 78, 78, 71, drzwi tylne lewe 82, 84, 74, 72, więc tutaj również fabryczna grubość. No i pokrywa silnika aluminiowa, także fabryczna grubość 88, 94, więc wóz jest bezwypadkowy i ma oryginalny lakier. Jeszcze sprawdźmy dach. 76, więc dacha także nie zaliczył i nic mu nie spadło. Strzelają ograniczniki tutaj w drzwiach. Dość tradycyjnie, od zawsze we francuskich autach. No tak po prostu jest. Oczywiście pewnie można go wymienić, ale to za chwilę będzie to samo. Więc zapraszam Was na autoprofesja.com.pl. Tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Lub też inne auta z polskiej sieci dealerskiej. Zapraszam też do polubienia mojego fanpage'u na Facebooku Autoprofesja. Będziecie na bieżąco z ofertami, bo tam w pierwszej kolejności wrzucam auta. To, co kupimy, to w pierwszej kolejności są tam wrzucane. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ty też możesz być moim zadowolonym klientem. Dziękuję. Cześć.